najłatwiej przechowujących się należą kapusty czerwone. Zdarza się również, że stosunkowo szybciej z przechowalni trzeba je wywieźć i w okresie wiosennym już zaczyna brakować kapusty czerwonej. Propozycją dla rynku producenta, który będzie chciał jak najwcześniej uzyskać stosunkowo o bardzo dobrych parametrach przetwórczych, stosunkowo dobrych parametrach garmażeryjno-gastronomicznych kapustę, jest odmiana Rebal. Do produkcji wiosenno-letniej gramatura tej główki to około 2 kg. Okres wegetacji tej kapusty czerwonej to 75-80 dni i pod włókniną, i po okryciu, więc w okresie 75 dni otrzymujecie Państwo pełnowartościową odmianę do właśnie tych zastosowań świeżorynkowych. To cenna odmiana o ciekawej strukturze wewnętrznej, o pięknej barwie zewnętrznej, a więc prezentująca się jako już pełnowartościowa kapusta właśnie do zastosowań letnich.